I co? Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsze pytanie. No. Jak w Polsce zostać człowiekiem sukcesu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. Nie. A gdybyśmy powiedzieć trzy cechy charakteru, które człowiek powinien mieć, żeby takim człowiekiem mieć szansę zostać? Wiesz co, to gdzieś tam ostatnio to pytanie jest, pada, tak więc mam gotową odpowiedź i nawet wczoraj komuś o tym opowiadałem i ja osobiście wierzę w trzy rzeczy. Konsekwencja, koncentracja i pasja. Tak? W sensie to cokolwiek robisz konsekwentnie, bo de facto, żeby zrobić jakiś tam sukces, większy, mniejszy, wszystko jedno, tym sukces definiujemy, tak? Czy to jest największy warzywniak na osiedlu, czy to jest wielka globalna firma, która zaraz prześcignie Apple'a, to jest inna rzecz, ale cokolwiek robisz, to musisz robić odpowiednio długo, bo to jest trudne, tak? I tak jakby, więc jak nie masz konsekwencji, no to zaraz tam się coś znudzi, coś tam nie ma szans. Koncentracja dlatego, że łatwo się rozproszyć, tak? I jak znowu, wiesz, tam coś robię i nagle zaczynam skaczać, wiesz, zmieniać rękawiczki, zmieniam pomysły, to znowu, mamy tylko 24 godziny, wszyscy, tak, tego nie przeskoczymy. No i pasja, tak, no bo znowu, to trzeba bardzo długo robić, konsekwentnie z koncentracją bardzo długo, jak nie kochasz tego, no to sorry, no to po prostu, wiesz, no mnie do tej audioteki by nikt, mówię, kijami nie zapędził, gdyby nie to, że to, wiesz, odnalazłem w tym naprawdę, wiesz, coś, co super lubię, czyli trochę technologii, trochę show biznesu, no wiesz, i szansa rzeczywiście zrobienia tego, co zawsze było moją ambicją, czyli no, troszkę spółki troszkę większe niż tylko w Polsce. Tak. A słuchaj, bo słucham twojego wykładu i tak samo mówiłeś, że chcesz zostać w Polsce i robić tu biznes. Ja jestem tego samego zdania. Jakbyś mógł zachęcić ludzi, którzy stoją przed wyborem, czy wylecieć, czy zostać tutaj. Zachęcić do inwestowania w naszym kraju. Wiesz co, no, znaczy ja w ogóle uważam, że to jest, wiesz, Polska jest naprawdę miejscem totalnych możliwości, tak? To jest tak, że wiesz, żeby rozpocząć jest super, tak? Potem tam się włączają sytuacje takie, że tam, nie wiem, w Berlinie masz więcej specjalistów od produkt managementu i coś tam, ale na końcu, żeby zacząć coś, wiesz, łatwo dostępność do kasy, do takiej, wiesz, do mnóstwa ludzi, młodych ludzi, takich, którzy trochę są na tej fali, wiesz, no, takiego, tej mody na to wszystko, co my robimy, tak, na te startupy, na to przedsiębiorstwo, bo to się zmieniło, to wiesz, to rzeczywiście masa pieniędzy włożona, myślę, że te wszystkie parpy i te pieniądze różne dotacyjne, to one, wiesz, abstrahując, które te projekty tam wyszły, które nie wyszły, ale generalnie to się stało to, że o, takie konferencje, to jest trzecia czy czwarta edycja, nie, młodych, innowacyjnych, tak, i wiesz, i no to kurde, no jak, tak jakby 10 lat temu w ogóle czegoś takiego nie było, tak, więc to jest dobre miejsce, bo to jest dzisiaj modne, to jest na fali, a jak coś jest na fali, to się łatwiej przebić do mediów, łatwiej, wiesz, ściągnąć ludzi do pracy, do fajnego startupa, bo ludzie zaczynają widzieć w tym, wiesz, w tym coś ciekawszego, bardziej większe wyzwanie niż po prostu, wiesz, do pójście do korpo. Nie, no Polska jest absolutnie świetnym miejscem, żeby zbudować bazę, ale kombinujmy tak, żeby to od razu, wiesz, nie kończyć na tym rynku, tak? Bo tam łatwo wpaść w pułapkę taką, że o dobra, tam parę milionów już robię i jest fajnie, tylko że wiesz, że dzisiaj świat globalny trochę ma to do siebie, że nawet nie to, że możemy zrobić, wiesz, coś większego, tylko my musimy, bo jak stwierdzimy, że sobie zrobimy zajebistą firmkę w Polsce, to może okazać się, że za chwilę przyjdzie inny startup z innego kraju i nas po prostu zeżre. Więc my dzisiaj troszeczkę musimy kombinować od razu, from scratch, from start, żeby to było od razu, wiesz, duże, większe i globalne, ale tu jako baza startowa, wiesz, a potem, no to wszystko zależy, jak to będzie się rozwijało, tak? My dzisiaj w Odytece, wiesz, szukamy bardzo różnych ludzi, wiesz, kompetencji językowych, produktowych, kompetencji IT, wiesz, i mamy taką szansę szukać i zatrudniać w różnych miejscach świata, tak? Ale wiesz, ale start był tu i jestem z tego bardzo szczęśliwy. W innym kraju być może takiego biznesu nie udałoby się zacząć, bo nie miałbym tej perspektywy, że można, tak? Tutaj jest naprawdę masa rzeczy niezorganizowanych i do zrobienia. No ja też się cieszę, że zostaliście u nas. No, zaczęliście u nas. Dokładnie tak. Jesteś fanem piłki nożnej? Wiesz co, mam synka, który ma 4 lata i dwa razy w tygodniu, poniedziałki, środa mam z nim treningi, tak więc jestem fanem piłki nożnej. Komu kibicuje w finale Champions League? Wiesz co, aż takim fanem nie jestem. Real czy Atletico? Nie mam pojęcia. A gdzie Lewandowski gra? W którym z nich? Lewandowski teraz w Bayernie Monachium. A, to chyba nie ta liga, czy ta liga? Ta liga. A dobra, wiesz co, naszym, kibicuję zawsze. Jasne, dobra, dziękuję ci bardzo. Fajnie, dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki.